Prometeusz. Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie Tytanowi Prometeuszowi. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co takiego zrobił dla ludzkości, zapraszam do oglądania. Jak podaje mitologia, obok bogów żyli spokrewnieni z nimi tytani. Chociaż podczas wojen nazwanych Tytanomachią zostali oni pokonani, to część z nich trafiła na ziemię, gdzie żyli obok ludzi. Najbardziej znanym z nich był Prometeusz, dobroczyńca ludzkości. Jego imię tłumaczyć możemy jako myślący naprzód, co podkreśla jego spryt i sposób, w jaki ludziom pomagał, nieraz narażając się przy tym bogom. Pierwszy z jego występków wobec bogów dotyczył podziału ofiar. Pewnego razu Zeus, najwyższy z bogów, poprosił ludzi o podział wołu na dwie części i sam miał zdecydować, która z nich przypadnie w ofierze bogom, a którą bez obrazy boskiego majestatu będą mogli pozostawić dla siebie ludzie. Gdy tylko dowiedział się o tym Prometeusz, od razu pospieszył ludziom z pomocą. Kości zwierzęcia ofiarnego owinął gęstą warstwą tłuszczu, zaś skórą zakrył mięso i jadalne wnętrzności. Kiedy Bóg Gromu przybył, żeby wybrać część ofiarną, z zadowoleniem zwrócił się ku stercie kości, ukrytą pod tłuszczem. Kiedy przejrzał blef, wpadł we wściekłość, jednak podjąwszy decyzję, nie mógł już jej cofnąć. Od tej pory Grecy składali w ofierze bezwartościowe kości i tłuszcz, zaś jadalne i użyteczne części pozostawiali dla siebie. To ciekawy mit, ponieważ pokazuje, że stosunki ludzi i bogów wcale nie były życzliwe. Heleni postrzegali bogów jako okrutnych, gniewnych i zachłannych, ale silniejszych od siebie. Więc ludzie tylko z tego powodu winni byli im posłuszeństwo. Zresztą za oszustwo Prometeusza ludzie słono zapłacili. Wróćmy jednak na chwilę do samego Prometeusza. Jak już wspomnieliśmy, był on tytanem. Należał więc do rasy spokrewnionej z bogami, która prowadziła z nimi krwawe wojny. Możemy więc wysnuć wniosek, że byli im przynajmniej równi, jednak przez swoje nieposłuszeństwo odsunięci od boskiej władzy. Niektórzy mówili nawet, że Prometeusz był prawdziwym stwórcą człowieka, którego miał ulepić z gliny. Inne podania mówią, że ludzie przed przybyciem Prometeusza żyli jak zwierzęta, nie wiedząc nic o otaczającym ich świecie, ani nie znając nauki. Prometeusz miał nauczyć ich astronomii, rolnictwa i nauki o liczbach. Pomógł im oswoić zwierzęta i wykorzystać w medycynie rośliny. Jak pisze Parandowski, w człowieku rozbudził ducha i dał mu moc panowania nad światem. W każdym razie, za oszustwo przy podziale dóbr ofiarnych, rozsierdzony Zeus odebrał ludziom ogień. Tytan Prometeusz postanowił go odzyskać i pewnego dnia zakradł się do kuźni boskiego kowala Hefajstosa. Tam, skradłszy boską iskrę, ukrył ją w łodydze rośliny zwanej narteks, która przypomina wyglądem wielki koper. Swój łup przywrócił zaś ludziom. Tego było zbyt wiele i Zeus postanowił okrutnie ukarać krnąbrnego tytana. Kazał Hefajstosowi skrępować go ciężkim łańcuchem i przykuć do skał w Scytii, czyli prawdopodobnie w okolicach dzisiejszego Kaukazu. Tam nasłał na nieszczęśnika potężnego orła, bądź sępa według innych podań, który co dzień wyjadał Prometeuszowi wątrobę. Ta każdego ranka odrastała, sprawiając, że tortura trwała w nieskończoność. Tragiczne położenie, ale również dumę i nieugiętość tytana przedstawił w znakomitej tragedii Aeschylos. Opisuje on Prometeusza jako postać tragiczną, która do końca nie chciała poddać się niesprawiedliwej władzy Zeusa. Pomimo, że miał kilka szans, żeby jednak ukorzyć się przed nieśmiertelnym. Mimo to Prometeusz pozostał wierny ludziom i swoim przekonaniom, kpiąc nawet z tych, którzy chcieli mu pomóc. Utwór Prometeusz skowany rzuca nam inne jeszcze światło na postać dobroczyńcy człowieka. Sugeruje on, że prawdziwym powodem gniewu bogów była nieugiętość skazańca i bezwzględność władzy, która nie mogła pozwolić sobie na utratę autorytetu. Za wykradnięcie ognia Bóg Błyskawic ukarał także ludzi, jednak to jest już temat na inny mit. Mit o Puszce Pandory.